poszukujących równowagi, wyciszenia, oderwania się od codzienności, ale także prawdy, dobra i piękna. Dziś w ramach cyklu Znani i Nieznani Stalowo Wolanie zapraszamy do głębin Janowskiego Rezerwatu Przyrody, a konkretnie do miejscowości Kochany. Czeka tam na nas Stanisław Popek, stalowowolski artysta-rzeźbiarz, człowiek, który swoją życiową postawą ubogaca i skłania do myślenia. W swojej czarującej osadzie wita gości oryginalną wizytówką. Trzeba być wyciszonym, aby usłyszeć muzykę lasu, a patrząc na kwiaty zatęsknić za wiecznym życiem w raju. Sztuka jest dla mnie najlepszym językiem do kontaktu z ludźmi, tak powiem. Najbardziej wrażającą moje życie jest rzeźba Zmaganie. No, z tego zmagania bierze się moje zainteresowanie głębią życia. No i wszystko, co robię. A staram się nie przeoczyć rzeczy najważniejszych. Nie chodzi o spodobanie się, o zrobienie czegoś pod publiczkę, bo dzisiejszy świat, tu się powołam na wypowiedź Einsteina, zmusza do nieuwagi na rzeczy najważniejsze. Doskonali się środki, a degraduje cele. Po ukończonej na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie artysta rozpoczął wystawiennicze życie w Polsce i za granicą. Ale tak naprawdę swoją twórczość od 30 już lat realizuje tu, w Kochanach, gdzie w cichym i uroczym krajobrazowo zakątku stworzył dom pracy twórczej. Zgromadzone tu dzieła, jak twierdzi artysta, mają przypominać, że kiedyś wszyscy spotkamy się na wernisażu u Pana Boga. Wiara daje mi spokój ducha, w ogóle też radość, entuzjazm. To są budowle miasta świecącego na górze, które pokazują to dążenie, które człowiek powinien mieć w sobie, no i zakodowane nawet. To jest ucieczka z Doliny Śmierci. Stary człowiek ucieka, ale człowiek jedynie co pragnie, to pragnie miłości. I dzisiaj jest wielki deficyt tej miłości. A krzyż nas uczy kochać i tej miłości nigdy nie zabraknie. To jest kosmiczny husarz. Jego bardziej można jakby odebrać właściwie w kontraście, w zestawieniu z człowiekiem zniewolonym. Bo człowiek, jeśli jest zniewolony wewnętrznie, to no wszystko mu się wali. Natomiast kosmiczny husarz niezależnie od sytuacji no, szybuje do Boga w górę. Stanisław Popek patrzy na świat z perspektywy wiary, która jego zdaniem jest kluczem do harmonii życia. Stąd słynna już wystawa Obudź się Europo, w której artysta przestrzega przed zagładą i cywilizacją śmierci. W swojej twórczości staram się dać dużo światła i tym światłem jakby prowadzić do światła, które nigdy nie gaśnie. No, do Boga. Inspirację do swojej twórczości czerpie z obcowania z przyrodą. Razem z żoną Ryszardą prowadzą spokojne życie w głębi janowskich lasów. Organizują tu spotkania z artystami, zdolną młodzieżą, plenery malarskie i rzeźbiarskie. Warto na zakończenie posłuchać rady zdystansowanego do świata wrażliwego człowieka. Dobrze by było, żeby współczesny człowiek, choć od czasu do czasu, znalazł jakąś taką małą oazę ciszy, bo bardziej niż w ludzkich rozmowach Bóg przemawia w ciszy. Jeśli tylko zamilkniesz, zaraz Go usłyszysz.